Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień świąteczny, wielkanocny, który nagrywam z Nałęczowa, z wąwozu Głowacki. Wąwozy lesowe, które tu powstały w tych rejonach Polski, swoje datowanie liczą na 20-30 tysięcy lat. Rozwijały się podczas ostatniego zlodowacenia. Stanowią bardzo taki piękny, malowniczy rejon w Polsce i w tych okolicach. Tu jest ich bardzo wiele. W sumie w okolicach właśnie tutaj Nałęczowa uważa się, że jest około 500 km tych malowniczych, bardzo pięknych wąwozów. Co nas czeka w tym ważnym tygodniu, bo przecież świątecznym, poprzedzającym Wielkanoc? Bardzo ważne wydarzenie, które właśnie astrologia ma wiele do powiedzenia w kontekście właśnie świąt, Wielkanocy. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że od bardzo dawna, w momencie, kiedy miało miejsce wiosenne zrównanie dnia z nocą, w wielu kulturach, w wielu cywilizacjach miały miejsce obrzędy początku roku, nowego życia. Nowej energii, która się budziła w naturze, w świecie. No i Wielkanoc jest jakby takim, można powiedzieć, Pascha żydowska też. Jest takim śladem po tych obrzędach starożytnych kultur pierwotnych, znacznie wcześniejszych niż chrześcijaństwo, czyli budowania, odrodzenia się nowego życia, a w chrześcijaństwie zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc zawsze odbywa się podczas... Najpierw musi być wiosenne zrównanie dnia z nocą, potem musi być pełnia i po pierwszej pełni wiosennej, właśnie pierwsza niedziela, to jest Wielkanoc. Co nas czeka w tym świątecznym tygodniu? Nie będzie może bardzo dużo ważnych zdarzeń, ale za to ich jakość i znaczenie ma ogromne konsekwencje i ważne znaczenie dla nas. Niezwykły wpływ i niezwykłe jakby też na nas. Wpływ i znaczenie. W poniedziałek czeka nas pełnia księżyca, o której wspomniałem przed chwilą. Pełnia księżyca w pasie waga, bo księżyc będzie w wadze, słońce w baranie. O tyle jest istotna ta pełnia księżyca, dlatego że towarzyszyć będzie częściowe zaćmienie księżyca. Czyli można powiedzieć, że linia węzłów gdzieś zaczyna przecinać właśnie znak barana i wagi, i dlatego ta tendencja do pojawiania się zaćmień w tym obszarze znaków jest jakby bardziej wyraźna i bardziej prawdopodobna. No więc będziemy mieli w poniedziałek częściowe zaćmienie księżyca w pasie waga baran. Jakie to ma znaczenie? Oczywiście sama pełnia księżyca jako taka jest wydarzeniem, które niesie ze sobą dużo napięć, dużo różnych przesileń. Sama nazwa pełnia oznacza, że coś się wypełnia, coś się dosila, coś się dopełnia, co dotyczy barana i wagi. Więc można powiedzieć, że oba znaki reprezentują dwie fundamentalne energie, męską i żeńską, Marsa i Wenus, które rządzą, wzajemnie są w takim ścisku, napięciu, konfrontacji, ale też pewnej współpracy, bo tak naprawdę jest to dopełniająca się para dwóch energii, męskiej i żeńskiej. Towarzyszyć będzie temu spotkaniu właśnie pełnia księżyca. Zaćmienie księżyca. Częściowe, może nie pełne, ale częściowe. Czy to ma jakieś znaczenie dla nas? Oczywiście ogromne. W dawnej astrologii zaćmienia księżyca były uważane za nieszczęśliwe, niepomyślne zdarzenia. Albo groźne, symbolizujące jakieś niekorzystne rzeczy, bardzo złowróżne, można powiedzieć, że one miały takie znaczenie, takie konsekwencje dla świata, ludzi, przyszłości zdarzeń. Współcześnie może nie mamy takiej tendencji do tego, żeby straszyć tymi zaćmieniami, bo to nie jest może najmądrzejsze i konstruktywne, ale w astrologii lekcyjnej na pewno staramy się, zniechęcamy, czyli jeżeli mamy jakieś plany, zdarzenia, ważne rzeczy, to niekoniecznie musimy to robić właśnie w ten dzień. Czyli jeżeli możemy czegoś odsunąć, coś przesunąć, ważne decyzje, ważne zdarzenia, przełomowe, umowy, kontrakty, bardzo ważne transakcje, bardzo ważne spotkania, to lepiej nie robić ich. Oczywiście, jeżeli mamy rozmowę kwalifikacyjną, jakieś narzucone z góry urzędowo, sądowo coś, to nie będziemy się wygłupiać i nie ma sensu tutaj po prostu
robić takich szopek, żeby odwoływać to, ale jeżeli możemy, mamy na coś wpływ, postarajmy się ten dzień spędzić inaczej. To nie oznacza, że mamy się schować, uciec przed światem. To jest głupie. Dzień zaćmienia księżyca jest dniem, w którym możemy przyjrzeć się naszym własnym emocjom, naszym procesom wewnętrznym, naszym lękom, naszym niepokojom, temu wszystkiemu, czego się boimy, czego nie rozumiemy. Co jest przede wszystkim związane z bliskością z innymi ludźmi, relacjami, związkami. No właśnie, temat partnerstwa, związków. No bo przecież to jest ta para Wenus-Mars. I one tutaj, te dwie planety rządzą, tutaj decydują, jakby tu się między nimi odbywa ten dramat, w cudzysłowie oczywiście, taka dramaturgia może lepiej, bo dramat to by się kojarzył z czymś strasznym. Dramaturgia, taki proces, byśmy powiedzieli, no, dziania się czegoś bardzo ważnego. No więc w tych dwóch znakach i w obszarze relacji partnerstwa odbywa się cały ten proces. Bardzo ważny dla nas, bardzo istotny, bardzo... warto przemyśleć to, pomedytować sobie nad tym, jakie buduje relacje, więzi, partnerstwo z innymi ludźmi. Możemy się dużo wiedzieć o sobie. We czwartek Wenus znajdzie się w sekstylu z Uranem. To jest aspekt, który w bardzo ciekawy sposób pokazuje kobiecą energię. Wenus jest w rybach, w znaku ryb, czyli w znaku, którym ta planeta jest w wyniesieniu, czyli można powiedzieć, jest w takiej energii, która kojarzy nam się z miłością bezwarunkową, z uzdrawianiem. Miłość jest procesem wtedy takiego głębokiego kontaktu z duszą, z bliskością. Bezwarunkowa miłość, agape grecka, czyli ta Wenus w tymże znaku. No i w sekstylu, bardzo harmonijnym aspekcie do Urana, uruchamia taki też wymiar przyjaźni, tolerancji, wolności. Czyli miłość nie musi być zaborcza, nie musi być kontrolowaniem kogoś i narzucaniem pewnych ról, funkcji. Może być również procesem takiego dopełniania się, tak jak właśnie ta pełnia poniedziałkowa. Dopełniania się rozumianego jako szukanie wspólnych wartości, celów, które nas integrują, wzmacniają, ale dopełniają zarazem. Ale nie niszczą, nie walczą, nie zabieram cię, nie zagarniam cię, nie chcę cię kontrolować. To jest taki bardziej dojrzały obszar miłości, forma miłości. To też jest ciekawe, że to wszystko się dzieje właśnie w czasie tego wielkiego tygodnia świątecznego. W sobotę idziemy z pokarmami. Ja bardzo lubię Wielkanoc. Nie wiem jak wy. Tutaj to są takie odwieczne dyskusje, co jest ważniejsze. No nie będę powiedział ważniejsze, wiadomo. W chrześcijaństwie ważniejsza jest Wielkanoc, ale to co bardziej lubimy. Ja lubię Wielkanoc. Ja bardzo lubię Wielkanoc. Dla mnie Wielkanoc kojarzy się z nowym życiem, odrodzeniem, energią życia. Oczywiście Boże Narodzenie też lubię, ale Wielkanoc bardziej. W sobotę to święcenie pokarmów oczywiście też bardzo... To jest związane z też bardzo oczywiście pradawnymi, starożytnymi kultami związanymi z ofiarowaniem bogom, boginiom jedzenia. Więc to też jest taki obrząd, który gdzieś tam kojarzy nam się z naturą, bo w końcu to jest czas odzyskania, natura odżywa, wraca, bogini wychodzi ze świata zmarłych, pod ziemi, życie odżywa. No i to są te gesty, to są te symbole. No i w niedzielę wielkanocną mamy ostatniego marca, taki też ciekawy moment. To co będzie ważne, oczywiście to też, że mamy zmianę czasu. To jest ten taki dyskusja, ciągle trwa o zmianie czasu, że to jest niedobra, ta zmiana czasu jest niedobra, że powinniśmy mieć jeden czas. Ja o ten temat dyskutowałem wielokrotnie. Pamiętajcie, jeżeli zmienimy czas na letni na przykład, jeżeli wprowadzimy wyłącznie czas letni, to pamiętajmy, że zimą będzie wschód słońca późno. A jeżeli wprowadzimy czas, pozostawimy czas zimowy, jeżeli zostanie tylko wyłącznie czas zimowy, to latem będziemy mieli bardzo wcześnie wschód słońca, a tracimy wieczorem godzinę. No, nie wiem, czy chcielibyśmy tak uczynić. Mówiąc najogólniej, tak jak teraz jest, jest o tyle korzystnie, że jesteśmy bardziej wyeksponowani na światło. To jest dobre, po prostu mówiąc najogólniej.
Więc te wszystkie histeryczne, panikarskie artykuły, jakie to jest dramatyczne, ciężkie, straszne. Teraz będą artykuły na ten temat, jakie, jak to zabija nas, niszczy, ludzie umierają. No nie słuchajmy tych głupot straszliwych. Zmiany czasu są korzystne, bo jesteśmy dłużej wyeksponowani na słońce, na światło słoneczne. Nie wszyscy wstają latem o 3 nad ranem, kiedy słońce by wtedy, gdybyśmy zostawili czas zimowy, by się pojawiało. A zatem życzę Wam, aby Wielkanoc przyniosła Wam wiele pozytywnej energii, energii odrodzenia, odradzającego się życia, odradzającego się energii, światła, mocy, dobra, pozytywnej energii, życia, zdrowia. Tego Wam bardzo życzę. Pozdrawiam Was z Nałęczowa, z uzdrowiska Nałęczów, z wąwozu Głowackiego. Zapraszam serdecznie za tydzień.